Francja. Policja wyprowadziła 7-latka ze stołówki. Francja. Policja wyprowadziła dziecko ze stołówki. Z powodu długów rodziców. Francuscy policjanci wyprowadzili dziecko ze stołówki szkolnej z powodu zaległości płatniczych jego rodziców. Incydent wywołał oburzenie opinii publicznej i mediów. Śledztwo w sprawie potraktowania ucznia zapowiedział rzecznik praw obywatelskich. 7-letni chłopiec został wyprowadzony przez policję ze stołówki szkolnej w Saint-Médard-de-Guisières w zachodniej Francji w departamencie Gironde na zlecenie mrostwa 10 września, ponieważ rodzice od 2019 rok nie płacili za posiłki syna i byli zadłużeni w gminie na 900 euro, co odpowiada liczbie 400 nieopłaconych posiłków dziecka. Rzecznik Praw Obywatelskich zapowiedział śledztwo w celu zbadania sytuacji dziecka wykluczonego ze szkolnej stołówki. Dzieci muszą być wykluczone z konfliktów między rodzicami a administracją, napisała w oświadczeniu rzecznik Claire Schedon. Natomiast już w 2019 rok rzecznik wezwała do zakazania praktyki tzw. poniżającego obiadu mającego na celu serwowanie dzieciom zróżnicowanego menu w celu wywarcia presji na rodzicach, którzy nie płacą. Nie było innego rozwiązania. Saint-Médard-de-Guisières jest małą miejscowością liczącą około 2300 mieszkańców. Media i opinia publiczna są oburzone sposobem postępowania mrostwa. Ratusz tłumaczy, że od 2 lat regularnie i bezskutecznie dzwonił do matki chłopca w celu wyegzekwowania zadłużenia za posiłki syna. Nigdy nie odpowiedziała przychylnie na nasze prośby o spotkanie w celu znalezienia rozwiązania ani na nasze prośby o zwrot kosztów, wyjaśniła dziennikowi Le Figaro, mer miasta Mireille-Comte Jaubert. Nie było innego rozwiązania, dodała Jaubert. Dziecko było zachwycone. 60 gospodarstw domowych zadłużonych w mrostwie uregulowało już swoje zadłużenie, które wyniosło łącznie 17 tysięcy euro, poinformowało mrostwo. Z wyjątkiem tej matki, która nie zapłaciła za stołówkę i która powiedziała mi, że nie mam prawa odmówić jej dziecku posiłków w stołówce, i że i tak nie zapłaci, dlatego podjęłam ten ostateczny środek, podkreśliła Jaubert, która twierdzi, że dziecko było zachwycone, wsiadając do radiowozu, a jej działanie ma stygmatyzować matkę, a nie dziecko. Rodzice ze szkoły w Saint-Médard-de-Guisières są podzieleni w kwestii metod egzekwowania zadłużenia przez mrostwo. Część twierdzi, że innego rozwiązania nie było i że mer miasta jest hojną osobą, która robi wszystko, co w jej mocy, dla swoich obywateli. Inni, w przypływie solidarności, stają po stronie matki dziecka,